Robienie żuru zaczynam od przygotowania wywaru jarzynowego. W garnku jest marchewka, jest pietruszka, są kawałki korzeniowego selera i przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, kilka ziarenek czarnego pieprzu. To się powinno samo wstępnie około godziny gotować. Następne składniki to ta kiełbasa, o której już Państwo wszystko wiedzą, biała, niewędzona kiełbasa. Przyprawy to majeranek i pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy, nieco archaiczna, zapomniana przyprawa, ale tutaj na Białostocczyźnie nadal w kuchni obecna, a to jest żurek w wersji białostockiej, więc bez pieprzu ziołowego ani róż. Oczywiście sam zakwas żurowy, tutaj już gotowy, 4 dni stał, pięknie pachnie czosnkiem. O, wiadomo, że bez zakwasu żuru zrobić się nie da. No i skwarki. Skwarki będą robione z wędzonego, surowego, tłustawego boczku. Do nich przyjdzie drobniutko posiekana cebula. To razem z ziemniakami dodaje się już na samym końcu do zupy. Można to dodawać wprost na talerz. Do wywaru można już dodać kiełbasę. Na razie w całe pęta, później to będzie porcjowane przed wykładaniem na talerze. I ta kiełbasa nada żurowi właściwy, charakterystyczny dla tej odmiany, tejże zupy smak. Proszę spojrzeć na to, co jest za mną. Wiedziałem, że tu jest przepięknie. Wiedziałem, że te łąki są fantastyczne, ale nie przypuszczałem, że jest tutaj tak przerażająco gorąco. Na szczęście domowe sposoby chłodzenia cały czas obowiązują i po prostu... Skoro staropolska zupa, to i staropolska kąpiel. Można już powoli zacząć wytapiać skwarki na jak najmniejszym ogniu, żeby jak najwięcej tłuszczu się wytopiło. Na tym ma być jeszcze zrumieniona cebula. Patelnia taka cygańska, zaraz ją Państwo zobaczą. Stąd bardzo ładna, więc skwarki na mały ogień na patelnię i czekamy, aż się wytopią. Teraz muszę wszystko z wywaru wyłowić. Najpierw białą kiełbasę, ona jest najcenniejsza. Nie tylko oddała swój smak do żuru, ale też będzie jeszcze używana. I tym się różni od jarzyn, bo jarzyny już mi są do niczego niepotrzebne. Jarzyny wygotowane, myślę, że posłużą jako pasza dla łabędzi. Oczywiście zjadacze gotowanych jarzyn mogą je pożreć, ale łabędzie też lubią. Mam nadzieję, marchewkę, pietruszkę i seler. Dobrze, nic już tu nie ma. Skwarki jeszcze trzeba przemieszać, żeby się równomiernie przysmażyły. I teraz do tego wywaru mogę już dolać esencję żurową. Coś, co stanowi o niezwykłości tej zupy. Łabędzie najwyraźniej zainteresowały się jarzynami, a my musimy zainteresować się tym, co dzieje się na patelni, bo skwarki są już bardzo złote i można do nich dodać cebulę. I ta cebula też się lekko zezłocić powinna, nie spalić na pewno. Mieszamy wszystko i odstawiamy na małym ogniu. Można zacząć doprawiać żurek. On się jeszcze powinien zagotować, za chwilę to się stanie, ale słuszna porcja majeranku nie tylko, że mu nie zaszkodzi, co uczyni ten wywar jeszcze szlachetniejszym. Wspomniany wcześniej pieprz ziołowy. Solił tego na razie nie będę. Pamiętajmy, że kiełbasa jest słona. Na samym końcu spróbuję ewentualnie dosolę. Teraz mogę tę kiełbasę tutaj pokroić na takie porcje, które od razu powędrują na talerz. Do prawdziwej drewnianej miski, z jakiej żur się jeść powinno, wkładam teraz całe ugotowane oczywiście ziemniaki, kawałki kiełbasy. Ile tych kawałków będzie, zależy od tego, komu taki żur wydajemy. Można już nalać zupę. Proszę zobaczyć, jak ona jest gęsta, a nie jest wcale zasmażana. To ta mąka sprawiła, że ona ma no przecudną konsystencję. Taki talerz to w zasadzie potrawa, która wystarczy za cały obiad, no może bez deseru. I na to zwieńczenie dzieła. Te cudowne skwarki z kiełbasą po wszystkim. I tak wygląda żur w wersji białostockiej, więc jakiś mieszkaniec okolic fachowy powinien to ocenić. A któż inny, jak nie pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, jakby pan był łaskaw. Spróbujemy, cóż tam nam wyszło. No właśnie, czy to pan by zrobił
Taki sam czy lepszy? Wyśmienity. Taki powinien być. Ja wiem, że pan na co dzień taki żur je. Drodzy państwo, róbcie sobie sami żur po białostocku. Jeszcze na koniec tego momentu naszego programu spójrzcie, jak tutaj jest przepięknie. Tradycja wschodnia każe uczynić rzecz jeszcze jedną, mianowicie każe zaraz po wyjściu z sauny, po ewentualnym przekąszeniu czegoś, zanurzyć swe ciało w najbliższym, dostępnym, zimnym akwenie. Taki akwen tutaj jest. Więc ja już będę się z państwem żegnał i wskoczę tutaj. To jest boczna odnoga Narwi. Korzystam z nieobecności łabędzi, bo rozsierdzone łabędzie podobno gorsze są od wściekłego rosomaka. Kłaniam się państwu nisko. Do widzenia.